Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Ale mam dzisiaj cudowny dzień. Właśnie skończyłem pracę i wspiąłem się właśnie tutaj na sam szczyt tej fontanny. Ogólnie chciałbym wykorzystać w 100% tą piękną, słoneczną pogodę i właśnie zejdę sobie i udam się w stronę mojego domku po wędkę, a następnie pójdę na ryby. Okej, także właśnie już ruszam tutaj. Będzie dzisiaj... O kurczę, o Jezu, co się... Chodź tutaj, woda. Bierz, no co ci się stało? Kurczę, co jest? Chodź, ja ci opowiem. Szybko, to jest jakaś przeklęta rzecz się dzieje. Co się dzieje? Wiesz, mów! Wiesz, jak jest ta lawa na środku miasta, nie? No wiem, mów, o co chodzi z nią. Ta lawa ogólnie się rusza, coś tam do mnie mówiła, sepleniła do mnie i jeszcze mnie opluła lawą, dlatego ja się tak podbiłem teraz i tak jestem strasznie teraz opopalony z każdej strony. Słuchaj, to trzeba jakoś wyjaśnić, to nie może tak być, że na środku jest lawa i ona pluje na ludzi lawą i podpala innych. No co ty, kurczę, coś trzeba z tym zrobić, to ten zbiornik z lawą, który tam widać, tak? Tak, to ten, właśnie tak, zgadza się. Dobra, to ja się tym zajmę, przyjacielu, weź ty lepiej do wody wejdź i się jeszcze ochłodź, bo jeszcze pewnie jesteś poprzepalany, kurde, rozwiążę. A w ogóle znalazłem coś takiego po drodze, jak uciekałem, teraz byłem podpalony, to zobacz, znalazłem coś takiego, może ci się to przyda do jakiejś troli albo coś. Co to jest? To są creepery, jajka creeperów. O kurcze, dobra, to na pewno się przyda do jakiegoś trolla, słuchaj, także dzięki wielkie i rozwiążę ci tą sprawę, nie martw się, już się nie będziesz miał co martwić, ja mam wodę, jak coś to w najgorszej sytuacji zaleje ten cały zbiornik i tam będzie obsydian albo cobblestone, nie wiem co tam się wytworzy, a ja w takim razie idę już i zobaczę zaraz co się tam dzieje i zobaczę tą całą lawę, która niby coś sepleni, na razie, rozwiąż, trzymaj się. Rozwiąż tą zagadkę. Okej, dobra, co za zagadka, kurczę, że niby jakaś lawa tutaj sepleni, no aż mi się nie chce wierzyć. Ja, kurczę, czuję się w sumie bezpiecznie, bo mam wodę. Okej, także ja tutaj wybiorę taktykę okrężną i pójdę wokół tego jeziorka i właśnie sprawdzę, co tak naprawdę się dzieje tutaj od tyłu, zajdę tą lawę, żeby mnie tylko nie opluła, tak jak mówi ten przyjaciel, że ona niby pluje, że coś tutaj dziwnego się dzieje. Nie, no na razie tutaj dziwnego nic nie widzę. Halo, lawo, co ty tutaj, kurczę, kombinujesz? Co jest to? Co ty tu robisz? Ty gadasz, już się kurczę? Tu nie ma, już się tu nie ma! O ty kurczę, weź! Ej, zaraz wezmę wiaderko z wodą i cię tutaj zaleję, słuchaj, nie fikaj lepiej, bo zaraz ciebie tutaj nie będzie. Jednym klikiem myszy to załatwię, słuchaj, co ty tutaj kombinujesz? Podobno podpaliłeś mojego przyjaciela, zgadza się? Zgadza się, a co ci do tego? Już cię co? Nie ma! To ty? Już to cię ty, nie ma, kurczę? Tak, to ja, chodź, nawet ciebie podpalę jak chcesz. O nie, tylko nie woda, schowaj tą wodę. Kurczę, zaraz wezmę wodę i jak na ciebie poleję, stary, to będzie po tobie. Ja nie mogę. O nie, dobrze, schowaj tą wodę, nie, dogadajmy się jakoś. Dobra, słuchaj, ja na razie ci, wiesz co, no dobra, ja nic nie zrobię. Słuchaj, siedź sobie tutaj i masz tylko nie podpalać więcej ludzi, okej? Okay? No, dobrze, przyjdę tutaj za jakiś czas, bo chciałem iść jeszcze tam na ryby, to ja lecę i do ciebie wrócę, na razie. Okej, dobra. I widzę tą lawę, kurczę, tak naprawdę muszę ją teraz sprowokować i wymyślić na nią jakąś taktykę. Chciałbym zrobić jakiegoś trolla. Wiem, że lawa nie lubi na pewno... Lawa nie lubi na pewno wody, dlatego może tutaj zrobię jakiegoś parkura po lianach i będzie też duże prawdopodobieństwo, że ta lawa wpadnie do wody i po prostu się, kurczę, zamieni w obsydian. Okej, także tutaj porozkładamy te lilie, okej, i ta lawa będzie musiała gdzieś dojść. A na końcu oczywiście przygotuję ciekawą pułapkę, także myślę, że będzie naprawdę fajnie, okej. Także to będzie szło tutaj i gdzieś tutaj właśnie będzie już ta pułapka, okej. Także jak tutaj ta lawa gdzieś wpadnie, to tutaj będzie na nią coś megaśnego czekało, okej. Dobra, także myślę, że tutaj jest idealne miejsce i wykorzystam możliwe, że właśnie na pewno te creepery, które mój przyjaciel mi właśnie dał, okej. Także ja tutaj muszę na początku podkopać, zrobimy podkop i wykorzystamy właśnie tutaj jeszcze TNT, bo co najlepsze, jak creeper wybucha, wodę wylałem, jak creeper wybucha, to po prostu aktywuje również TNT, także jak on tutaj wybuchnie, ten creeperek nasz piękny, to będzie również aktywował te TNT i nasza lawa zostanie wysadzona, że nawet nie będzie wiedziała, co się, kurczę, dzieje. To będzie jedna wielka eksplozja. Okej, także teraz zabieramy wodę. Ej, coś się zbugowało, czy co? Że tutaj ta woda cały czas jest? Dziwne. Okej, niech to tutaj zniknie, znika jak najszybciej. I teraz czas na spawnowanie creeperków. Także my sobie ich tutaj możliwe, że nie pożałujemy. Okej, także raz, dwa,
trzy, cztery, pięć, kurczę, o nie, 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 proszę, o, ale było blisko, żeby on wybuchnął, jakby to przecież zniszczył wszystko, o nie, ja teraz muszę to tylko zagrodzić, okej, i sprowokować właśnie tego typka, żeby tu przyszedł, ale tych creeperów to ja nie chcę widzieć na oczy, one są bardzo niebezpieczne. Okej, myślę, że trolek będzie naprawdę ciekawy, zobaczymy jak ten parkour wygląda. Możliwe, że właśnie ta lawa tu wpadnie po drodze, zobaczymy jak sobie radzi z parkourem, ale teraz sobie ją sprowokuję. Okej, także pójdziemy tutaj, okej, i będziemy po prostu jakoś ją wyzywali, nie wiem, coś wymyślę, żeby zaczęła mnie gonić. Okej, dobra, także lecimy, lecimy, lecimy. O, lawo, lawo. Lawo, co tam słychać, kurczę? Już mogę wylewać na ciebie wodę? Jesteś gotowa na klęskę? Przecież mówiłeś, przecież, że nie będziesz wylewał na mnie wody. O co ci chodzi teraz, co? Kurczę, stary, wyskakuj tutaj stąd. Ja w ogóle się ciebie teraz nie będę pytał o zdanie. Masz stąd wychodzić, bo jesteś, kurde, głuptasem i masz wychodzić. I stary, i ma, chcę z tobą pogadać w cztery oczy, sam rozumiesz? Sam tego chciałeś. Chcę chodź zobaczyć tutaj mnie na oczy, lawę. Tak, no to chciałbym chodź, cię zobaczyć. Nie pożałujesz tego. No to chodź, tutaj. Chodź. Weź tutaj podejść do mnie, chodź. Chodź, pożałujesz, chodź. No to ty chodź, podejdź. Stary, ja się ciebie nie boję, chodź tutaj. Chodź, podejdź, no. No ty, no, kurde, dawaj, wodę mi... Co ty kombinujesz? O, co ty kombinujesz, no. Chodź tutaj. No chodź. Podpalaj cię. Au, au, au. O, a ty, woda, czy ja wygram, ty. Woda zawsze wygrywa, ty, to jest lepsza chodź, strona chodź mocy. Ty. Dobra, ogień zawsze wygrywa. O ty, kurczę. O nie, już o nie, po tobie o nie jest, dawaj, o nie. Chodź tutaj, cwaniaku. Weź mnie zostaw mnie, cwaniaku, chodź jeden. Tutaj, już po o tobie nie jest. O, please, daruj o, mi tak życie, au, daruj mi życie. Nie. O nie, o nie, ała, ała. Ratunku, kurczę. Ale zaraz wlecisz, cieniasie, mam łuk, mam łuk. Jak w ciebie już strzelę, tobie, to już, kurczę, po tobie. Już po tobie, już po tobie, gdzie plecaj. O nie, na to nie pozwolę, żebyś tak. Okej. Au. O, zaraz się, kurczę, boli. Zamienisz w obsydian, cieniasie jeden. Zaraz będziesz obsydianem jednym wielkim. O kurde, wow. O nie, o nie. Ale, kurczę, wysadziło. Ja nie mogę, nie spodziewałem się takiego wybuchu. To była jedna wielka eksplozja, sztosik. Ostatni troll na lawie bardzo mi się podobał, dlatego postanowiłem właśnie zrobić kolejnego jakiegoś trollka dla tej lawy i coś wymyślimy dzisiaj ciekawego, ona tam już widzę, że siedzi, dlatego ja teraz postanowiłem, że zrobię tutaj trolla, którego nazwę Hardkorowy Tor Przeszkód. O tak, ogólnie nagrodą w konkursie będzie, dajmy na to właśnie jakieś, nie wiem, diamenty albo coś. Nagrodę będzie mógł zdobyć tylko jeden uczestnik rozgrywki, czyli na przykład właśnie ja, albo właśnie ta lawa. Okej, także wezmę tutaj diamenty i właśnie załadujemy do skrzyni, tylko jeszcze chciałbym zrobić właśnie taki taką małą właśnie rzecz, że tutaj po prostu będzie TNT. Ja o tym będę wiedział, może ta lawa nie będzie wiedziała i po prostu wysadzi się, nawet jak tutaj wygra i dojdzie, to po prostu będzie musiała ponieść porażkę. Dobra, jeden tor będzie dla mnie, drugi dla tej lawy. Okej, dlatego tutaj będzie ten tor dla lawy i dla niej przeszkody będą musiały właśnie być na przykład z wody, bo ona bardzo nie lubi wody, nie mógłbym tutaj wylać lawy, ale u siebie oczywiście muszę wylać lawę. Okej, także jest wszystko pięknie, idzie zgodnie z planem, już się nie mogę doczekać normalnie, jak wypróbuję tego nowego trollka na właśnie naszym delikwencie, czyli kurczę na lawie, która mi ostatnio bardzo podpadła. Okej, także tutaj przeskok przez cztery kratki, mam nadzieję, że mi się uda, tutaj w sumie można, a tam, żeby nikt nie wiedział, okej, możemy tutaj zrobić coś takiego, żeby tutaj nie można było oszukiwać, żeby nie było. Okej, tutaj wstawimy może za chwilę jeszcze małe inne takie ciekawostki, ale na razie będzie to właśnie w ten sposób. Okej, tutaj będzie z jednej strony właśnie pańczyna i tutaj też, żeby było trudniej. Okej. O, będzie trudno, już to widzę, że to będzie naprawdę trudna misja. Okej, dobra, tu może zrobimy to tak, tutaj też, żeby tutaj nie było tak za łatwo. Okej, i następną rzeczą będą właśnie pułapki z płytek naciskowych i dajmy na to dispenserów. Okej, także na przykład tutaj będzie dispenser raz, dispenser dwa i na przykład tutaj będzie szedł właśnie płytka naciskowa.
I tylko właśnie się zastanawiam, jakbym tu mógł to doprowadzić. Okej, także zrobimy to w ten sposób, tak i tak, że ktoś będzie musiał po prostu uciekać przed lawą. Okej, także tutaj włożymy lawę i jak ktoś tędy przejdzie, to po prostu będzie musiał uciekać. W sumie to ja będę szedł z tej strony, ale ja też nie mogę mieć za łatwo, także staram się właśnie tutaj robić dla siebie też takie w miarę trudne konkurencje. Okej, przeskoczymy to. Teraz czas zrobić tutaj dla właśnie mojego przyjaciela tutaj lawy. Mu tu oczywiście będzie wylatywała woda. Okej, także raz. I tutaj, kurczę, woda. Dwa. I dajmy na to, że tutaj będzie jakiś super przeskok. Trzeba będzie przeskoczyć przez właśnie jakąś, dajmy na to, przeszkodę. Okej, także to ustawiamy. Tutaj będzie właśnie wejście po drabince do góry. Pięknie, pięknie, pięknie. I tutaj dajmy na to, że trzeba będzie przeskoczyć pajęczynę, bo inaczej ktoś wpadnie w pajęczynę. Okej, a można tutaj jeszcze zrobić właśnie wody trochę. Okej. I dajmy na to, że zrobimy może coś z TNT jeszcze. Z TNT coś można powykorzystywać. Tutaj właśnie zrobić fajne pułapki, tylko żebym tutaj sam nie wpadł. Lepiej, kurczę, uniosę się w górę. Okej, dobra, także tyk. I tutaj jeszcze możemy tu, nie, żeby ta skrzynka, dobra, tutaj to zrobimy. Jestem ciekaw, jak lawa poradzi sobie właśnie z tym trollkiem. Sobie tutaj zrobimy może trochę mniej, no z dwa takie te, i tak wiem, o co tu chodzi, więc będę to omijał szerokim łukiem, aczkolwiek dajmy na to, że dostaniemy jeszcze łuki i będziemy sobie mogli w międzyczasie przeszkadzać, ale to jeszcze pomyślimy. Okej, dobra, także tutaj jeszcze tylko wstawię ten i ogólnie myślę, że to już jest praktycznie skończone. Trzeba tutaj właśnie będzie przeskoczyć, pięknie, okej, można to właśnie jeszcze tutaj wyżej zrobić, żeby było ciężej, okej, coś w ten sposób i okej. I myślę, że to jest naprawdę ciekawy trolek będzie. Tutaj jeszcze oczywiście ustawimy skrzynkę, z której będzie, miałem w sumie skrzynię tutaj w ekwipunku, będziemy mogli po prostu dostać łuki, strzały i się po prostu ewentualnie strzelać, także bierzemy jeszcze strzały, idealnie, wszystko pięknie, bierzmy to i ustawiamy tylko tu, raz i dwa, pięknie. I idę teraz po tą lawę. Okej, wszystko jest gotowe. Cały tor przeszkód jest idealnie dokończony. Także jest pięknie, wspaniale i cudownie. Okej, także ja teraz idę po mojego tylko tutaj ziomeczka. W sumie nie wiem, czy to mój ziomeczek, czy wróg. Ale gdzie on jest? O, lawo, witaj. Co tam u ciebie? Czego ty tu znów szukasz? Ja już w ogóle nie chcę z tobą rozmawiać nawet, stary, wiesz? Stary, słuchaj, masz tutaj Stone'a, mam dla ciebie w ogóle super propozycję, możesz wygrać dużo pieniążków, dużo diamentów, słuchaj, a to na pewno ci przyniesie szczęście i ogólnie możesz tak naprawdę być wtedy pewny, jak ze mną wygrasz w tym torze przeszkód wyścigu, że już cię będę, nie będę więcej nękał i nie będę cię wodą straszył, wchodzisz w to czy nie? No dobra, niech ci będzie, ale obiecujesz, że już nie będziesz mnie wodą straszył, tak? Tak, obiecuję, że nie będę cię straszył wodą. Słuchaj, wszystko będzie gitara, także nie masz się o co martwić. Ej, tylko nie podpalaj tu. Słuchaj, masz jakieś jedzenie może, bo głodny jestem. Jestem taki... Ależ oczywiście, mam wszystko to, co masz. Znaczy wszystko to, co chcesz. Żartowałem. Ała, no weź, ja mam mało życia, potrzebuję się uleczyć, ty cieniasie jeden. Kurczę, dobra, ja mogę tak... Jedyne, co mam dla ciebie, to mogę ci dać buraka, ty buraku, o, trzymaj. O kurde, tylko jednego? O kurde, no dobra, dwa. Dobra, fajnie, bo ja muszę tutaj tylko sobie podładować życie, bo to będzie niesprawiedliwe. Więc to słuchaj, na początek bierzemy łuki. Łuki, nie wiem, nie powiem ci, do czego służą, ale jak się skapniesz, to na twoją korzyść, okej. O nie, boli mnie, woda O, woda, o tak, wspaniale. Już zostaniesz osłabiony na starcie. Dobra, słuchaj, tutaj ruszamy, tutaj jest twoja strona, będziesz przechodził przez ten tor przeszkód, a ja przez ten, rozumiemy się, wszystko jasne? Masz tego buraka jeszcze? Dobra. Mam, trzymaj buraka, buraku, jeszcze trzymaj. Dobra, dla dobra, ciebie dobra. I jeszcze na przeszkodzenie. O ty kurcze, dobra, dawaj, lecimy. Jesteś gotowy? Kiedy start? Dobra, możemy już startować, także 3, 2, ej, czekaj, bo ja tutaj sobie zrobiłem utrudnienie, ja nie mogę, tobie zrobiłem łatwiej niż sobie. Dobra, dawaj, rozpoczynamy, akcja, startujemy. Dobra. Ej, nie powiedzieliśmy, O ty kurcze, tutaj, jak ty to przeskoczyłeś łatwo. Ty cieniasie, ty masz cheaty jakieś. Chodź tutaj. O ty, tak szybko byś tego nie przeszedł, ty cwaniaku. Ty na cheatach lecisz. Ty na cheatach lecisz. O kurcze, o nie, dobra. O woda,
Woda chyba go załatwiła. Ja nie mogę, nawet nie doszedł do skrzynki. O nie, sam wpadłem w swoją pułapkę. O, kto robi pułapki, ten sam je wpada. Okej, ja muszę tylko jeszcze szybko odzyskać diamenty, bo tam są moje diaksy przecież. I kurczę, wygrałem pięknie pojedynek, bo on zniszczyła go woda. Okej, uwaga, biorę szybko i uciekamy. Dobra. I bang! Ale mega chillaucik, siedzę sobie tutaj na mostku, czytam książkę i czego chcieć tutaj więcej, naprawdę jest wspaniały relaks i nie potrzebuję jak na dzień dzisiejszy... Gplay, chodź tutaj! Co jest, przyjacielu? Co się dzieje? Muszę ci coś powiedzieć, Czekaj, szybko. Głodny jestem, potrzebuję jabłko zjeść, poczekaj chwilę, okej, chcesz jabłko? Proszę, poczęstuję cię, przyjacielu. Ja ci mogę dać, mam dużo jabłek, właśnie przed chwilą byłem u siebie na sadzie. Słuchaj, mam dobrą wiadomość, bo cały czas myślę o tej lawie. No? I cały czas ona mi dokucza. No i nie mogę zapomnieć o tej sytuacji, jak mnie opluła tą lawą i tak się strasznie paliłem, że te oparzenia, które ona mi zadała, no to schodziły mi chyba z 2 miesiące, no to była jakaś konkretna masakra. No kurczę, no rozumiem, przyjacielu, że to nie fajna sytuacja, ale już 2 razy tą lawę strolowałem, powiem ci, kurczę, no cały czas kombinuję, co robić więcej. I musisz to zrobić trzeci raz. No to dawaj. A masz jakiś pomysł? Mam pomysł, słuchaj, ponieważ wyczytałem na internecie i właśnie stworzyłem niedawno teksturę, która zmienia lawę w wodę. Tak? I to może być najlepszy troll na świecie. Rzucasz tą miksturę na lawę i wtedy się zamienia w ogóle w wodę lawa. O kurczę, a ta lawa nienawidzi w ogóle pory deszczowej, to jest dla niej takie najgorsze, ale tutaj u nas cały czas te przelotne opady. No dobra, trzeba wypowiedzieć jakieś zaklęcie, jak to się rzuca? Tak, musisz powiedzieć... Lawo, zamień się w wodę. Lawo, zamień się w wodę? Tak. Wodę? Tak, musisz się tak zacząć, właśnie to jest ważne w tym zaklęciu. A no dobra, to ja to wypróbuję. Idę pogadać tylko z tą lawą, bo ona nie może tego widzieć. Wiesz co, ja coś wykombinuję, to idę ogólnie i coś pomyślę. Zobaczymy, czy to będzie działało w ogóle. To do zobaczenia, przyjacielu, na razie, trzymaj się. Okej, okay, dobra. Zdaj mi relację później. Dobra, na razie. Okej, dobra, także może kurczę, tutaj nie przejdę tędy. Okej, muszę teraz tutaj wejść i pogadać z tą lawką właśnie, cwaną, bo ona tak naprawdę tutaj dostanie niezły opierdziel. Ty, lawo, halo, jesteś tutaj, cieniasko jedna? Lawo. Tylko nie cieniasku, jestem tutaj, o co ci chodzi? Słuchaj, w ogóle, ty, mam dla ciebie niespodziankę, wiesz co? Widziałem ogólnie niedaleko tutaj twoją rodzinę, inne źródełko z lawą i w ogóle właśnie się pytali o ciebie, chcieli ci coś tam podarować, czy coś takiego, wiesz? Gdzie to takiego czegoś jest? Gdzie to jest? No chodź ci pokażę, chodź powiem ci, gdzie masz iść, chodź ci pokażę coś, no. Dawaj. Dobra, już lecę, ale... Obiecuj, że to nie jest żaden troll. Żaden trolek, słuchaj. Jak pójdziesz tam, widzisz tą górę taką piaszczystą? Jak tam pójdziesz? Tak, widzę. Jak tam pójdziesz, to tam on znajdziesz to na pewno. Oni będą do ciebie krzyczeli, bo cię rozpoznają. A ja ci tutaj zajmę się twoim tutaj tym źródełkiem. Okej, dobra. I jak ona tu przyjdzie, to będzie miała taką rozkminę. O kurczę, jak to było, jak w ogóle to była? Lawo. Czekaj, jak to było ta mikstura? Lawo, zamień się w wodę. Raz, dwa i ostatnie moje słowo, rzucam miksturkę, 3 i wow, to zadziałało, naprawdę, to działa, nie ma już tutaj tej lawy, tylko woda. O kurczę, przecież jak ta lawa to zobaczy, to kurczę, będzie pod takim wrażeniem i ja nie mogę, ta miksturka zadziałała idealnie. Nie no, ja muszę w ogóle teraz gdzieś się schować, o nie, ta lawa idzie, muszę się schować, żeby tylko mnie nie zobaczyła. O nie, dobra, gdzie by się tu skitrać? Okej, widzę ją, idzie, chyba gdzie nie... Gdzie jest ten tutaj, co mi proponował jakieś dziwne wejście do innych... Halo, a gdzie mój zbiorniczek z lawą, gdzie mój dom? Gdzie to się wszystko wzięło, halo? O nie, to ty, pozdro. To narobruiłeś, chodź tutaj szybko. Pozdro cieniasie, kurczę, szybko. Już nie będzie się moczenia tutaj w lawce. No, nieźle cię strolowałem, pozdrawiam. To cię zaraz podpalę, że się usmażysz, będziesz miał cały... Nara, cieniaku, twarz. Na razie.
Postanowiłem, że stworzę sobie zbroję z kaktusa, ale do tego będę potrzebował właśnie trochę kaktusa, dlatego udam się tutaj. Na szczęście mieszkamy obok pustyni i tutaj kaktusa jest naprawdę sporo, okej, także ja tutaj... O nie, w ogóle ta lawa wyszła z wody. O kurczę, zapomniałem o tej lawie. Ona gdzieś poszła sobie. O, gdzieś idzie. Idę nazbierać sobie czegoś dobrego. Głodna, jestem strasznie jako lawa, jestem strasznie głodna, muszę iść coś zjeść. O kurczę, lawa se poszła. Dobra, my to w sumie możemy wykorzystać. Przecież ja tu w ogóle zrobię z półpłytek, zrobimy pułapkę tutaj, zrobimy tutaj mega pułapkę. Mam mega pomysł na super trollka, tylko potrzebujemy właśnie, przy okazji zbierzemy właśnie to, co chciałem. Ale ja nie mogę, co to będzie się działo? Ale będzie sztosik, już się nie mogę doczekać. Okej, także tu. Dobra, tutaj jeszcze możemy zrobić. I teraz wszystko trzeba tylko redstone'em połączyć i mam pomysł na coś niesamowitego, okej, także tutaj pyk, tutaj ustawimy dispensera. Dispenser będzie niesamowicie działał, bo będzie tutaj wylewał wodę, okej, ała, jeszcze raz się z wrażenia pokułem, okej, dobra, szybko tutaj to niszczymy, potrzebujemy jeden bloczek, to weźmiemy tutaj, sobie pożyczymy, okej, wszystko idzie po mojej myśli, ale miałem farta, że akurat tutaj ta lawa sobie poszła. Okej, także wspaniale. Zobaczymy, czy działa. Uwaga. Działa. Słychać pięknie dispensera. Okej, już się nie mogę doczekać, co to będzie za troll. Będzie kozacki, przekozak. Okej, musimy to wszystko połączyć właśnie jednym właśnie takim tym sygnałem. Dobra, i zobaczymy, czy teraz to tam doleci. Bo możliwe, że nie. A właśnie, że nie doleci, bo tutaj potrzebujemy wstawić repeatery w międzyczasie, po prostu, żeby sygnał przeleciał dalej. Okej, także zobaczymy teraz. Leci już dalej, okej, także teraz jeszcze tutaj gdzieś możemy wstawić. Aj, tylko tutaj zrobimy w ten sposób. Dobra, to będzie taki przekaźnik dalszy. I zobaczymy teraz. Ładnie idzie. Jeszcze tam przy końcu wstawimy, ja nie wiem w ogóle, czy on rozkminie, o co chodzi. Czy ta lawa rozkminie, o co chodzi. Mam nadzieję, że rozkminie, okej. Dobra, także wszystko zostało ten. Teraz wystarczy, że wstawimy tutaj wodę i jak ktoś wejdzie na tą płytkę naciskową, to po prostu lawa zostanie zalana. Ja tego nie zrobię, jakby co. Ja tego nie zrobię, ja uciekam, okej. Ja sobie idę. Okej, niech to zrobi ta lawa, niech tutaj wróci i niech zrobi tego trolla. Ale zaraz, przecież w ogóle te repeat to jest cały czas aktywowane. Jakim cudem? O nie, żeby ta lawa się nie wylała. Czemu to jest cały czas aktywne? Halo? Kurczę, tutaj coś się popsuło w systemie. Okej, sprawdźmy teraz, to się cały czas będzie paliło. Ej, dobra, może tego tutaj nie może być. Czemu ten sygnał nie zostaje przekazany? Niech to gaśnie, dobra, gaśnie. Okej, sprawdzimy jeszcze tutaj. Musimy tutaj, damy ten przekaźnik, okej, w ten sposób. Nie wiem, czy to się nie zapętla po prostu, bo to mogło być coś takiego, że system się zapętlał. I tutaj właśnie jest aktywny cały czas, tak jakby to nie może tutaj tak być. Tutaj to będzie w ten sposób, bo wtedy to na dwa sygnały leci. Okej, muszę się spieszyć. Okej, teraz się nie zapętli. Sprawdzimy. Uwaga. Gaśnie, dobra, pięknie działa wszystko, także teraz tylko wstawiamy tutaj redstone'a i uciekamy, gdzie tylko pieprz rośnie, dobra. Gdzie ta lawa, nie wiem w ogóle, kiedy ona przyjdzie. O, tam ktoś idzie, dobra, idzie, o kurde, musimy to zobaczyć, okej, sprawdźmy, co ona tu robi. Ej, a co tu się wyprawia? Okay. Czy to jest moje źródełko z lawą, a tutaj ktoś jakieś dziwne wyczyny porobił. Ktoś mi chciał trować, ja zawsze... Ratunku, no nie wierzę! Ja nie mogę! Co się stało z moim zbiornikiem? Ratunku! Pomocy! Siemanko, mordeczko! Jak tam źródełko? Pięknie działa? Ja ci dam! Kurczę, gdzie jest moje źródełko z lawą, mi powiedz? Zniknęło. Szybko, dawaj mi je. Na razie, powodzenia, trzymaj się, mordeczko. Dziękuję za oglądanie tego wspaniałego filmiku, ze mną nagrywał Lucky. Zapraszam na jego kanał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i klikajcie kciuki w górę, trzymajcie się, pa!